Michel Neuenlist, światowy autorytet w dziedzinie jelitowego układu nerwowego, uważa, że ten drugi mózg był w rzeczywistości pierwszy. Określenie drugi mózg wprowadza w błąd, bo trzewny układ nerwowy jest starszy. Pierwotne organizmy wielokomórkowe składały się początkowo tylko z przewodu pokarmowego i to w nim rozwinął się jelitowy układ nerwowy. Punkt zwrotny niezwykłej ewolucji naszego mózgowia wiąże się z ważnym wynalazkiem technicznym – ujarzmieniem ognia. Dokonał tego 1,5 miliona lat temu nasz przodek, Homo ergaster, wynalazca grilla. Gotowanie jest formą wstępnego trawienia. Gotowany pokarm wymaga mniejszego wysiłku przy żuciu, a więc pochłania mniej energii. Łatwiej też przebiega jego dalsze trawienie. Daje 16 razy więcej energii niż pokarm surowy. Ponieważ pierwszy mózg dobrze działał, drugi na tym skorzystał i mógł się rozwijać. Dzięki temu, że Homo ergaster zaczął posługiwać się ogniem, jego mózg, który miał od 700 do 800 cm sześciennych, mógł się stopniowo rozrastać. Po setkach tysięcy lat u neandertalczyka i człowieka z Cro-Magnon osiągnął 1500 do 1600 cm sześciennych przy zachowaniu rozmiarów całego ciała.